Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Ultimate Fishing Simulator 2 i 22 sierpnia 2022 roku mamy dzień premiery tej gry. W związku z tym, no ja jeszcze przed tą premierą taką oficjalną gram, ale w tym dniu, tak, w tym dniu. Słuchajcie... Zobaczmy w sklepie, czy my możemy coś ciekawego tutaj kupić, bo zestaw przyznania, który posiadamy, to tak nie do końca mi się podoba. Wędki, sprawdźmy wędki. Co my tutaj mamy? $350, ale dlaczego ta cena jest czerwona? Kurde, czy to jest dla mnie niedostępne? Czy też jakieś inne rzeczy, bo mamy tutaj ten nasz telerodzik, 3,7 metra. Tutaj mamy krótszą wędkę, natomiast większa wytrzymałość. Ja bym sobie chętnie coś wypróbował. No niby $1000 na koncie, stać by nas było na to. Wiecie co, zobaczmy, skategoryzujmy to na spinning. Najpierw bym to chciał zobaczyć. Co my byśmy tutaj mogli ciekawego ogarnąć? Bo ostatnio to właśnie na spinningu mieliśmy problem. Tam się, z tego co pamiętam, jakaś rybka taka sumikowata złapała i... No i mieliśmy problemik z tym. O, tutaj to już są ceny zbyt wysokie. Wiecie co, to może jednak jeszcze trochę dozbieram i doleweluję. Cały czas pierwszy poziom. Natomiast myślę, że... Jakąś dwójeczkę dzisiaj ogarniemy. Idź na ryby, tutaj za lasie, ten poziom trzeci wypadałoby ogarnąć. No to ja będę tutaj sobie łowił. Oczywiście zróbmy to może w taki sposób, że ja połowię. No i jak już będzie ten poziom trzeci, to do was wrócę, tak żeby was nie trzymać. Oczywiście część z was będzie niezadowolona z tego faktu, bo lepiej byłoby oglądać oddechy do dechy. No ale niestety nie możemy sobie pozwolić, jak to Jarek tam napisał w komentarzu z Way of the Hunter, że 40 minut. No niestety, Jarku, z prawdziwą przyjemnością bym takie filmy publikował, gdyby większa rzesza odbiorców taką długość filmu chciała oglądać, ale nie chcą. Cóż poradzić. Jadę, leveluję i wracam do was. Walczę tu, proszę państwa, z jakąś łososiowatą rybką i kurczę, no daję popalić dosyć ostro, ale myślę, że mam szansę na wygranie tej batalii. Cały czas tam walczę z nią. Kilka rybek wpadło, ale to tam sumik karłowaty. O, masz, jeszcze coś mi dzwoni. Sumik karłowaty, proszę państwa, i jakieś dwa szczupaczki. No dobra, cisnę dalej. Och, kurczę, nerka, proszę państwa, nerka nam się tutaj trafiła, prawie dwukilowa, przeszło 51 cm długości, o wartości ponad $13, 18 punktów expa, jeżeli bym ją wypuścił, to 27 punktów expa bym otrzymał, no ja ją sobie zatrzymam, no dała, kurczę, trochę popalić, nie powiem. Dała popalić, ale to tam na przyspieszeniu widzieliście, natomiast, no cóż, ja działam dalej. To chciałem wam pokazać, bo tutaj wydawało mi się, że ta rybka będzie warta uwagi, natomiast cała reszta tego, można powiedzieć, takiego... tak powiem, gorszego sortu, mniejszego, no to już tam nie pokazuje, bo to się najzwyczajniej w świecie mija z celem, żeby wszystko tutaj pokazywać, co się tam łapie. Kamerka podwodna, oczywiście
elegancko przynęta nam pracuje, widać co się łapie i mamy sumika karłowatego, więc ten to za chwilę tutaj nam wpadnie. A, i jest kolejna sztuka. Idę na, tak na dobrą sprawę, na masłówkę, bo nie wypuszczam niczego, wszystko łapię, nie tylko ze względu na cenę, ale nawet ten jeden punkt expa, no to jest zawsze coś. Natomiast no, kasa też się przyda. Jak widać, drobnica, naprawdę drobnica. Walczę, proszę Państwa, o drugi poziom, o drugi level i chyba teraz się uda go zdobyć. Natomiast mamy basa wielkogębowego, nieco ponad pół kilo, ponad 30 cm długi, wartość prawie 3,60, 7 punktów expa nam da, więc to chyba raczej nie zagwarantuje mi jeszcze drugiego poziomu, trzeba będzie jedną rybkę dodatkowo złowić, chyba żebym go wypuścił, no to wtedy tak, no ale... Ile mi tam jeszcze brakuje? Kurde, jednego punkta. Albo punktu, jak to woli. No dobrze, no to złowimy sobie jeszcze jedną rybę. Kurde, ja chyba tego zalasia w dniu dzisiejszym nie dam rady pokazać, bo już powoli czasu brakuje. No nie oszukujmy się, tego typu gry jednak są czasochłonne, natomiast zrobimy, co się da. To najwyżej w kolejnym odcinku. O, sumik. To w kolejnym odcinku zalasie bym pokazał. Natomiast tutaj to możemy sobie zobaczyć, jak ta rybka się zachowuje w wodzie. No jest ciągnięta. Można powiedzieć tak chamsko. Ono, ono. Ty to już na pewno dasz drugi poziom. Sumik karłowaty. Ponad 300 gram. Prawie 30 cm długości. 51 centów. Wartość 2 punkty expa. No i zdobyliśmy poziom drugi. No i teraz co? Jakiś punkt umiejętności dostałem. To weźmy sobie... Co my weźmy sobie? Sklep to może nie teraz, natomiast gdzie te punkty umiejętności ja bym ogarnął? Profil pewnie, też nie. Ale za to można zobaczyć, jakie ryby tutaj mam. No i to wszystko można byłoby sprzedać, oczywiście to sprzedam, natomiast 30 ryb mogę ogarnąć i tutaj nie, niezależnie od... Aha, waga też jest, 7 na 15. Dobra, ale ja szukam umiejętności, bo te umiejętności to mi się tu przydadzą. Gdybym chciał wyjść z lokacji, to jak to dalej będzie wyglądało? O, moje umiejętności mamy. Dobra, zobaczmy, co my tutaj możemy ogarnąć. Ekonomista. Bez opisu, czy muszę w to kliknąć? Bo boję się, że jeżeli to kliknę, no to może mi to przydzieli ten punkt. Ale dobra, ekonomista, no na hajs też trzeba iść. A, dobrze, to dopiero mogę kupić. Koszt w punktach. Po osiągnięciu nowego poziomu czas zarabiania dodatkowych monet jest wydłużony o 5%. A tutaj zobaczmy, spryciarz, atrakcyjny zawodnik, 5%, zwiększa skuteczność przynęty o 5% i przyspiesza brania. Okej, okay. Hodowca, ryby w akwariach rosną o 5% szybciej. Dobra. Doświadczenie, koszt w punktach, otrzymujesz o 5% więcej doświadczenia za każdą złowioną rybę. Tylko, że to najpierw tutaj byśmy musieli bazować. Wiecie co, tak zastanawia mnie, zwiększa ceny sprzedaży ryb z siatki oraz akwarium o 5% i ja bym to chyba sobie wziął. Tak. Tak to zrobimy. Elegancko. No dobra. To teraz tak, jakieś zadanka tutaj mamy. Codzienne. Mamy nagrodę. Złapy tyle ryb dowolnego gatunku. Nagroda, proszę bardzo, $50, jak najbardziej, tak? Dalej, mamy złapać 10 kilo ryby jednego gatunku, pstrąg tęczowy. No, z pstrągiem to mogą być kłopociki malutkie. Natomiast też nie ma jakby sensu, żeby się dołować z tego tytułu. Mamy złapać ryby dowolnego gatunku o łącznej wadze 10 kg, także tu już niewiele brakuje.
W tygodniowych i miesięcznych, no dobra. Punkty zadań, 2 na 200. Ajajajajaj. No trzeba walczyć dalej, proszę państwa. Trzeba walczyć dalej, wyjście. Czy chcesz... Nie, nie chcę. Tutaj. Tutaj właściwie, o. Cały czas mamy jakby kwestię tego łowiska Jackson County. Ale, jak widać, poziom drugi osiągnięty. No walczę o trzeci. Złapało mi się, proszę państwa, trochę nereczek i chciałbym tutaj teraz jakby zerknąć na moją siatkę. Pokażmy. Jakieś nerki tutaj mamy. Mamy taką prawie dwukilową. Fajna wartość tej nereczki. Natomiast dalej zobaczmy, co my tutaj jeszcze byśmy mieli. Mamy kilo 25 i... No, nieco ponad 600 gram nereczkę. Natomiast możemy dodać sobie tutaj te nerki do akwarium. Więc ja bym chętnie dał tę i dałbym może tę. I zobaczymy, jak to tam dalej będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi właśnie o samo to akwarium, tak? Bo tutaj jakieś rozmnożenia tych ryb i tak dalej, bla, bla, bla. Więc czemu by z tego nie skorzystać? Teraz tylko pytanie brzmi, gdzie ja mogę wejść w to całe akwarium? Czy wyjść z lokacji? Czy tutaj gdzieś będzie poza lokacją akwarium dostępne? Zadania, statystyki, nie widzę, kurczę, tego. Tak czy siak, to sobie sprzedamy, to co my tutaj mamy. No, czemu nie? Opróżnimy tym sposobem siatkę, a i zarobimy trochę dolarków, więc... Więc ja na to idę. O, tutaj, możemy przejść do rezydencji. Ryby w akwariach 2, trofeów nie mam, liczba akwariów mamy 4. Przejdźmy do tej rezydencji, zobaczmy ją sobie. No i gitara, słuchajcie, i gitara. I teraz gdzie są te moje rybcie? Gdzie te moje nerki pływają? 4 akwaria. O, no i są, słuchajcie, no i są. Dobra, zarządzaj akwarium, prawy przycisk myszy, nakarm ryby, to może je nakarmimy. Elegancko, kurczę, jedzą. Druga też. Pytanie, czy mnie to coś kosztuje? Ale tych robaków tam im śmignąłem. No. Nie powinny być głodne. A zarządzaj akwarium, no właśnie. Tutaj mamy poziom nakarmienia, jak widać. Czas życia. Wartość oczywiście. Możemy sprzedać, możemy dodać do trofeów. Pokaz w 3D. Tak ta rybka wygląda w 3D. Możemy ją obracać elegancko. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Całkiem ładne modele tych ryb są. No oczywiście zaraz państwo będziecie porównywać do Fishing Planet czy Russian Fishing 4, ale... Jeżeli chodzi o różne tam zagadnienia związane z mechaniką i tak dalej, no ale pamiętajmy o tym, że... No, że to jest zupełnie inny tytuł. Jeszcze trofeów nie mam żadnych, ale to trzymam, wiecie, na jakieś inne okazje. No dobra, idę dalej łowić. Wyjść z lokacji. No bo tutaj ten poziom trzeci, kurczę, cały czas walka trwa, 22 punkty na 126 potrzebnych. Czy mi się uda, nie wiem, ale walczę dzielnie. Proszę państwa, jesteśmy w ekwipunku moim, ponieważ tutaj no już troszeczkę dokucza mi ta żyłka, jaką mam. No, mamy żyłkę mono z wytrzymałością 780 gram, do 780 gram, natomiast cała reszta zestawu, no to jak widzimy, tutaj ten zestaw pierwszy opiera się tak mniej więcej na 3 kilo, coś takiego, bo wędka 3,5 kilo, kołowrotek do 3 kilo, przypon 2,5 kilo, no a ta żyłka, to powiem szczerze, no jest taka,
No nie, nie za dobra jak dla mnie i ona praktycznie tutaj wszystko mi niszczy. Natomiast wejdźmy do sklepu i zobaczmy żyłki. I co ja bym mógł tutaj ciekawego kupić? Bo tutaj mógłbym, powiedzmy, kupić tą Sakurę 2200. Natomiast patrzę jeszcze dalej. Co by tutaj można było jeszcze ogarnąć? Tutaj mamy jakąś mono, ale 3200 to już troszeczkę za dużo może być dla kołowrotka. Natomiast chyba ta Sakura, chyba skuszę się na nią, więc spróbujmy ją ogarnąć, kup teraz. Kupiono przedmiot, no i ogarnijmy sobie w ekwipunku tę żyłkę. Wymieńmy ją przede wszystkim na tę. Użyj. I zobaczymy, jak tutaj będzie to szło. Będę mógł zwiększyć nieco hamulec. No, żyłka i tak jest słabsza od przyponu, więc no to tak nie do końca powinna być nieco mocniejsza, ale to tak staram się to zbalansować. Zobaczymy, jak to będzie szło. Idziemy na ryby. Nowy element w zestawie. Tutaj mi się bardzo często nerki łapią. Natomiast no, znajdujemy się tutaj między czwórką a piątką, więc tutaj te nereczki można sobie fajnie łapać. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w obecnej chwili. Jak my tam wyjdziemy na tym. 10% prędkość. No i sprawdźmy. No może będzie dobrze. 22% hamulec jest ustawiony, ja będę go stopniowo zwiększał. Chcę mniej więcej zobaczyć, jak ryby będą się zachowywały. Ach, no ale no, synu, ale nie na takim szczupaczku, no bo to przecież bez przesady, no bez przesady, coś większego chciałem. Nie rób mi wstydu przed widzami, bo już się ładne te okazy łapały, takie w miarę. Natomiast tutaj takie wcipciochy małe. Dobra, rzucimy nieco dalej i będziemy patrzeć. Pyk. Kamera podwodna włącza się w momencie, kiedy przynęta styka się z powierzchnią wody, a to za sprawą faktu, że już w locie wciskam literkę U, jak Urszula. No i od razu mi się przestawia. Fajny nawet efekt. No dobrze, zobaczymy, co tym razem mi się złapie. O! Tutaj mamy basika. No i zobaczmy. No on też ściąga się dosyć gładko, natomiast jeżeli chodzi o kwestię jakby walki, no... A nie, to okoń, przepraszam, kurde, to już mi się mieszają te ryby. Jeżeli chodzi o kwestię walki, no to jednak ja bym wolał, żeby to była właśnie jakaś nerka, no bo tak pochwaliłem te miejscowe, że tu nereczki się łapią elegancko, a teraz no jakby się nie łapią. Nie można mieć wszystkiego, jak widać. Ale będziemy patrzyli dalej. Może teraz od tej strony spójrzmy, bo tutaj też fajne widoczki są. Tak wydaje mi się, słuchajcie, takie wrażenia odnoszę, grając w tę grę, że jeszcze ta wersja, którą tutaj posiadam, czyli 0.8.21p, ona... O, zerwała mi się, patrzcie jaka. Nie jest do końca zoptymalizowana w taki sposób, w jakim ja bym sobie tego życzył. I czasami jakieś różne dziwne rzeczy tutaj wynikają. Ale miejmy nadzieję, że w dniu dzisiejszym już na premierę to będzie wszystko na tip-top działało, aczkolwiek szczerze wątpię. Jest jeszcze jeden temat, który mnie nurtuje, a mianowicie pytanie, czy w momencie premiery... czyżbyś to był ten sam? Czy w momencie premiery twórcy wyzerują wszystkim konta i będziemy zaczynali od nowa, czy też te poziomy pozostaną takie, jakie są? Poważnie? No dawaj.
O, elegancko, bas słoneczny. Ciekawe, czy to ten sam, który nam się poprzednio złapał, czy też inny. No, i tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o kwestie związane z Ultimate Fishing Simulator 2. Ja sobie będę tutaj walczył. Niestety, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie związane z poziomem trzecim, no i tym zalasiem, no to niestety dzisiaj Wam tego nie pokażę. Z bólem serca, no tam chyba się coś czai na moją przynętę, sumik jakiś karłowaty, ale chyba go nie weźmie. Niestety dzisiaj Wam tego nie pokażę ze względu na fakt, że już mi się czas praktycznie skończył, taki wolniejszy na to, żeby tutaj cokolwiek robić w tej grze. Praca wzywa. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, zostawcie subki. Oczywiście sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Aha, i pochwalcie się w dniu premiery, kto ma tę grę. No, jak Wasze odczucia? Bo to jest dosyć istotne.